Witajcie drodzy sympatycy na kolejnym odcinku z Muzeum Papierosów w Będzinie obok Katowic. Kochani, dzisiaj mamy dla was nie lada gratkę, bo dzisiaj odcinek z waszymi kiedyś kochanymi papierosami aromatyzowanymi, czyli papierosami smakowymi. Niestety z dyrektywą Unii Europejskiej w 2020 roku pożegnaliśmy te papierosy i niestety nie są one już w sprzedaży, ale mamy je w muzeum i z miłą chęcią wspomnijmy je, bo wiemy, jak je po prostu uwielbialiście i były przez was bardzo lubiane. A wszystko zaczęło się w latach 70., kiedy to pojawiły się pierwsze polskie papierosy mentolowe. Tak one wyglądały, kochani, i zrobiły niesamowitą furorę. I później e, do tych papierosów mentolowych dodano aromaty. I e, tutaj mamy paczkę już z napisem, kochani, mentolowe aromatyzowane. Także e, i te papierosy zrewolucjonizowały, były takimi. Prekursorami aromatów i zdobyły niesamowitą popularność, że łączono tytoń właśnie z smakami, aromatami. Nie wiemy dokładnie, jakie to były aromaty, ale zmieniały smak na takie bardziej um, ciekawe w doznaniach nie tylko tytoń, ale też właśnie ciekawe, ciekawe nutki smakowe. I następnymi papierosami, które też e, tutaj m, zawojowały, właśnie e, e, rynek tym słynnym aromatem i, i wyczuwalną nutką czegoś jeszcze w tym tytoniu, są słynne karmeny, kochani, karmeny. E, z Waszych e, tutaj opowieści e, dowiadywałem się często, że jak ktoś palił w tamtych czasach, w latach, w czasach PRL-u karmeny, to od razu było to wyczuwalne, że taka osoba otworzyła karmeny i je paliła, bo właśnie był tak silny aromat, właśnie wyczuwalny w tych papierosach. Czyli karmeny też były takim też prekursor, prekursorem papierosów aromatyzowanych. No i później zaczęto już kombinować z tymi smakami, bo dowiedziano się, że rzeczywiście jest na to wzięcie i ludziom to przypadło do gustu. I wprowadzono w latach 90. papierosy. Jakie takie pierwsze papierosy smakowe to? Papierosy Crazy, kochani, Crazy. Bardzo często pytacie na live'ach o te, o te papierosy i w komentarzach. Także to są te papierosy Crazy. Pierwsze takie prawdziwe papierosy smakowe. I to akurat są papierosy. Malinowe, jagodowe, niektórzy mówią wiśniowe. No, ciężko było stwierdzić, jaka to tam nutka jest wyłaniająca się, ale gdzieś mieszanka tych trzech smaków właśnie była w tych papierosach crazy. Baliły je przeważnie kobiety, też właśnie dlatego te ta, ta słynne usta na paczce. Fajna grafika, taka już taka przebojowa, taka jakby z lat 2000. I odmianą papierosów Crazy były papierosy Crazy Waniliowe. Też były taka biała paczka e, i tu już była wyczuwalna wanilia. Także e, te Crazy, od tych Crazy się wszystko praktycznie zaczęło. Później e, zaczęto kombinować tymi smakami i pojawiły się, kochani, e, Dwie rodzaje paczek, które też zasługują na uwagę. Są to papierosy Maxuelle, i teraz e, tutaj jest wyczuwalna nutka czekolady. Czekoladowe Maxuelle, bardzo wielka frajda była w paleniu tych, właśnie, pierwszych papierosów czekoladowych. Maxuelle, jest to rok tutaj na paczce 96. 96. Słynne maxwele też bardzo często są pokazywane, i paczka bardzo zapamiętana. I tutaj też pokażę, papierosy też bardzo ciekawe. Tutaj zgoła inny całkowicie smak. Marsy świąteczne, a święta kojarzą nam się, drodzy widzowie, z czym? Między innymi z piernikami, kochani, i to są papierosy marsy piernikowe, piernikowe, bardzo rzadka paczka i o smaku pierników były to papierosy limitowane, taka seria wyszła i naprawdę naprawdę wzbudziły też spore zainteresowanie te marsy piernikowe. No i następnymi już tutaj co chcę zademonstrować Wam i pokazać papierosami są papierosy już z lat 2008 2015. Są to takie smaki, już które na pewno bardziej są Wam bliskie i pamiętacie je. Są to papierosy, kochani, Winstony jagodowe. Świetne papierosy z kulką, które miały bardzo duże zainteresowanie i wiem, że wiele osób je uwielbiało. Są to papierosy z 2015 roku i papierosy też jagodowe ale z innej kampanii tytoniowej, Lucky Strike, też papierosy naprawdę wybitne i bardzo, bardzo ciężko się, się Wam było pogodzić, że ich już nie ma. Także, ale są muzeum, zapraszam, kochani, tu sobie możecie powspominać, przynajmniej dotknąć, jak już nie możecie zapalić tych owych paczek. Tutaj też z tych lat była taka ciekawa seria, ja tych papierosów w ogóle nie znałem, nie widziałem. Pink Elefanty. Są to pierwsze takie mocne papierosy e, waniliowe. Też przez Was uwielbiane Pink Elefanty. Ciekawa grafika słonia, różowy słoń e, i tutaj bardzo mocna nuta wanilii. Papierosy też z roku 2015. Pink Elefanty. I następnymi, który, którymi też są godne uwagi, są to papierosy. Jedyne papierosy importowane w tamtym, w tamtym okresie czasu. E, bardzo zapamiętane e, i bardzo, bardzo dobrej jakości był ten tytoń. Do tej pory Indonezja słynie z najlepszych tytoniów na świecie. Może już wiecie o jakich paczkach mowa. Uwaga, dana! -da! Diarumy, słynne kochani, diarumy. Wersja wiśniowa. I wersja goździkowa, goździkowa, ale fantastyczne papierosy. Z tego co wiem, te goździki tak fajnie szczelały, jak się paliło. Bardzo szybko się paliły i ten czas gości, goździków był takim, taką nutką ciekawości, takim zapomnieniem, no czymś wyjątkowym jak te goździczki tak fajnie strzelały w papierosie, bardzo szybko się paliły. Przeciętnie papierosa, przeciętny palacz pali na 15 pociągnięć, a te diarumy goździkowe do 10 pociągnięć takich, jeden papieros starczał, czyli bardzo szybko się paliły. I słuchajcie, tu jest ciekawość, bo one były bardzo drogie, jak na tamte czasy. W 2014 roku, kochani, one kosztowały. 16, tutaj nie wiem czy kamera ujmie, 16.80. Kochani, 16.80 w roku 2014 to było nie lada wyzwanie finansowe. To tak jakby teraz one kosztowały ponad 30 zł i jeszcze szybko się spalały, ale były takie doznania smakowe, że warto było po nie sięgnąć. Także te dialumy e, robiły robotę e, i naprawdę, naprawdę były fantastyczne w smaku. Kochani. I na koniec też pokażę takie friki smakowe. Friki smakowe. To są już papierosy typowo zagraniczne, ale też Muzeum papierosów posiada je w swojej kolekcji i też nie lada zainteresowanie tutaj. Wzbudzają. Są to papierosy, uwaga, o smaku Guarany. Guarana, e, papierosy e, też e, bardzo ciekawe. E, człowiek nie wadłby na pomysł, żeby takie papierosy wyprodukować w Polsce, a jednak e, Niemcy wpadli. Papierosy o smaku Guarany. Tutaj też, to już azjatycka produkcja, niesamowita, ciekawa paczka. To chyba jedna z najciekawszych paczek smakowych. Zobaczcie, papierosy. O smaku żeńszenia. Żeńszeń, e, no nie, nie, powiedzcie Wy, mi, bo ja Wam nie powiem, jak mogły papierosy, e, jaki miały smak papierosy e, o żeńszenia. Nie miałem przyjemności nigdy próbować tego korzenia żeńszeń, ale może Wy się wypowiecie w komentarzu, jak one mogły smakować. Papierosy za Azji e, o smaku żeńszenia. I na koniec zostawiłem sobie istną perełkę, istną perełkę smakową. Teraz to nie budziłoby takiego zainteresowania, dlatego że mamy już dostępne te wszystkie wyciągi z tej rośliny, ale kiedyś to była naprawdę prawdziwa perełka i wszyscy kolekcjonerzy na świecie pokazują tą paczkę, chwaląc się, że mają ją w swoim posiadaniu. Uwaga, uwaga, perełka smakowa, papierosy o smaku. Marihuany, proszę Państwa, no ewenement na skalę światową. Cannabis free, oczywiście tutaj nie ma żadnych tutaj substancji psychoaktywnych, ale to jest takie współczesne CBD. Ale no słuchajcie, w latach e, 90. taka paczka to robiła naprawdę furorę niesamowitą. Papierosy o, o smaku kanabis, e, no rewelacja w muzeum, też takie cuda są tutaj i też tą paczkę bardzo młodzi, szczególnie ludzie oglądają e, i są nią zafascynowani. Także takie cuda tylko w Muzeum Papierosów, przyjedźcie, e, a sobie to wszystko zobaczycie. Kochani, na koniec mam dla Was... Mm, Taki konkurs, też chcę pokazać taką serię papierosów, które bardzo, bardzo lubiliście. My często pytacie o nie. Pokaż tą paczkę, tą, tą. I mam tutaj dla Was takie, takie zadanie, żeby ocenić, jaka, jaki kolor, do jakiego smaku jest przyporządkowany, kochani. A mowa o serii Black, Devi, Black Devil. Black Devil, piękna seria, kochani. Było tych kolorów mnóstwo i tych smaków i teraz napiszcie w komentarzu jaki kolor jaki smak dla jednej osoby która podporządkuje dany kolor do danego smaku będzie nagroda zobaczymy jakie będzie tutaj zainteresowanie tym konkursem ale myślę że będziecie uczestniczyć także piszcie black Deville czarne smak Black de Ville srebrny smak i wylosujemy jedną osobę, która otrzyma od muzeum paczuszkę klubowych gratis. Także myślę, że fajna zabawa. I teraz pokazuję te paczki. Black de Ville czarne. Black de Ville siwe. Jest to wszystko 2015 rok. Następnie Black de Ville czerwone. Mamy następnie Black de Ville żółte. Cała piękna seria. Następnie Black Debile różowe. I na koniec Black Debile białe. i tutaj też zagadka dla Was nie ma jednej, jednego smaku kochani, tej paczki poszukuję, także też napiszcie w komentarzu, jakich Black Devili nie ma, będzie mi miło że jesteście bacznymi obserwator, obserwatorami i też może je paliliście, no niestety nie posiadam tej paczki, żeby zamknąć serię jak ją macie, piszcie w komentarzu także miło mi będzie odczytać Wasze komentarze właśnie z tymi z tą zagadką, kochani bardzo Wam dziękuję. To był kolejny film z serii. Papierosy smakowe, które naprawdę kiedyś budziły duże zainteresowanie i uwielbialiście je. No, niestety nie ma ich, cóż zrobić. Rzeczywiście palenie papierosów jest szkodliwe. No, nie mogą papierosy przyciągać młodych, młodych ludzi do palenia. Więc nie mnie to ocenia, czy to dobrze, czy to źle, bo ja nigdy nie oceniam. Ale no nie ma ich, musimy się z tym pogodzić. Ale są za to w Muzeum Papierosów. Można je zawsze e, przyjechać do muzeum, e, pooglądać, wziąć paczuszkę do, do ręki, powspominać jak myślę e, kiedyś dobre, stare czasy, kiedy mo, mogliśmy więcej, byli, byliśmy bardziej wolni. No teraz niestety jest jak jest. Także bardzo dziękuję za ten film. Jak wam się to podobało, ten odcinek, koniecznie zasubskrybujcie dla dalszego rozwoju kanału. Będzie więcej filmików. Zostaw suba na YouTube, bardzo proszę, bo jest to dla mnie ważne. Napisz komentarz, zostaw ślad po sobie. To wszystko w celu dalszego rozwoju kanału i będzie jeszcze wiele, wiele fajnych filmików, właśnie na temat historii tytoniu i fajnych paczek, których już nie ma. Dziękuję za uwagę, mówił do Was Tomek. Zbędzi na obok Katowic jedynego w Polsce Muzeum Papierosów.